jestem Matt i dziś słuchacie, to jest kolejny odcinek ze Starego Polskiego Gospodarstwa. Dzisiaj natomiast będziemy sobie tutaj, proszę Państwa, robić sianokosy, więc bez zbędnego przedłużania. Wsiadamy do 40, no i będziemy je robić. Palimy oczywiście. No i elegancko. Ogólnie takie wstępy będę pewnie robił co rok, no oczywiście w farmingu. Co sianokosy będę taki wstęp robił, nie wiem dlaczego. Ale takie wstępy po prostu robię na sianokosy. Dobra, w każdym razie bez zbędnego przedłużania lecimy. Lecimy na łąkę. O, pyk. Oczywiście będą dwie części z tego, bo ja nie dam rady wyrobić się na jednej części. W sensie odcinka mi chodzi. Tylko poczekajcie, ja muszę zrobić cięcie i zaraz się widzimy. Siema, jestem po cięciu. No więc tak, lecimy z sianokosami. Dobra, pik, opuszczamy. Teraz tak. Nie złóż, tylko C, ok. Teraz elegancko na dwójeczce będziemy sobie jechać. No i to kosić, nie? Dobra, niech się rozpędzi jeszcze, ok. Dobra, no to zaczynamy. Słuchajcie, teraz trochę mniejsza ona się tego będzie respić z tego względu, że na 18 na godzinę to się już tak tego nie respi dużo. Trochę co prawda jest, ale no to już jest mniej, no dużo mniej niż było wcześniej. Więc już jakoś to ja będę tutaj robić. Zapiszemy sobie gierę na początek odcineczka. Okej. No, dobra, pyk, pierwszy pasek przejechany. No i powiem wam, że ogólnie no dzisiaj zrobimy te sianokosy. No do końca nie będziemy już tam na przykład jutro robić, no nie będę już jutro nagrywać tego zbierania czy tam czego tam. Tylko po prostu od razu to zrobię. Od razu wszystko zrobię. Kurde, no ja mam jeżdżę po pijaniu sobie. Dobra, oczywiście jedziemy na kierownicy, tylko kurde, żeby to wszystko obsługiwać, bo naprawdę jak ja się zatrzymam w jednym miejscu, to będzie masakra, bo dużo mi się zespi tego siana. No ogólnie 18 na godzinę to nie jest może jakoś super realnie, ale no ja już wolę po prostu jechać szybciej i mieć mniej siana, niż po prostu jechać wolniej i mieć kurde tego siana, no ogromnie dużo. Dobra, włączyłem teraz kosiarkę, zawracamy sobie tutaj. No, tak elegancko. No dzisiaj tylko odcineczek, w sumie dzisiaj to mam czas, więc nie będzie jakiegoś większego problemu z tym czasem. No ale oczywiście chcę się jak najszybciej wyrobić z tym, tylko kurde, ja zapomniałem HUD-y wyłączyć. Dobra, już tutaj wyłączę HUD-y, kurde. O, tylko skręcę tutaj, no i szybko HUD-y, wyłącz HUD-y. Okej, tyk, dobra. O. Pewnie tutaj skoszę jakieś 5 pasków, no bo tego siana i tak jest dużo, a jeszcze te kosteczki, kurde, małe zbierać, no na ten wóz, no nie wiem, no. Ja to po prostu jest 5 pasków skoszę. Dobra, dwójeczka, no i kosimy dalej. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, tam jeszcze troszeczkę te ciągniki podgłośniłem, ale powinno mnie być dobrze słychać. Ogólnie tego siana się tak dużo nie respi, tak jak już mówiłem, ale no to nie jest jakoś najlepiej, bo tego się nie respi tutaj tak mega malutko, tak jak normalnie jest. No i ogólnie powiem wam, że ten błąd jest przez moda season, ponieważ jak na testowym save'ie sobie testowałem to, no to powiem wam, że jak wyłączyłem moda season, no to tego nie było, nie? Ja sobie tak po kolei mody zaznaczałem i w końcu zaznaczyłem seasona, nie? Ja odpaliłem grę, zobaczyłem czy kosi i były wielkie kupy, więc niestety ja z tym już no, nic na to nie poradzę, ponieważ no, seasona ja nie odznaczę, bo season jest mega realny i niestety ja tego nie odznaczę, więc będziemy musieli już tak kosić po prostu te 18 na godzinę. No seasona nie odznaczę, bo no, to jest naprawdę fajny i realny mod. Dobra, pyk, elegancko. Podnosimy kosiarę, składamy ją. Zapiszemy sobie girę. Dobra, oczywiście na kierownicy gram, bo jakby ja
te bardziej ważniejsze, te prace polowe typu właśnie sianokosy czy żniwa, no to robię na kierownicy, ale na przykład no taka orka, no to ja nie robię na kierownicy, no chyba że może tam czasami, no na przykład robię na kierownicy takie prace polowe typu talerzowanie, typu orka, ale ogólnie to ja nie montuję do nich kierownicy, tylko do sianokosów czy tam do żniw. No, ogólnie pogoda jest słoneczna, no czwarta miałem, bo jakby padał deszcz, to by nie było tak fajnie. Zaparkujemy sobie oczywiście posiarę na miejsce. No tylko kurde, ja będę musiał już na sposób tutaj ręcznie wpakować, bo ja się tak nie zmieszczę, kurna. Dobra, pyk. Nie wygląda to realnie, ale ja na to nic nie poradzę. Ja gram tak, gram najrealniej tak, jak mi tylko farming pozwala. Ogólnie tak się staram grać. Dobra, teraz będziemy oczywiście taśmować. Tak to ujmę. Oczywiście będziemy przetrząsać, tak normalnie będziemy przetrząsać to, ale ogólnie to taśmować, bo to jest taśmówka, no. Dobra. Tak, czy ja mam to złożone czy rozłożone? Kurwa, nie wiem, dobra. Pojadę na pole, to się okaże. W końcu musi być, no, realnie. Ja właśnie tak się staram tych hadów nie włączać i dlatego teraz nie włączam, tylko po prostu jak... O Jezus Maria, no co za pan, no, we mnie wjechał, ubedniaro. Wtedy to je było po sianokosach, nie? Kurna, co za gwizda walona. Za pajac, zaraz jeszcze, kurde, na policję zadzwonię, że tu takie wariaty jeżdżą. Prawie mnie stuknął, kurde, no jakby mnie stuknął, to naprawdę przyjemnie by nie było, dobra. Jeszcze wałek trzeba podpiąć. Zapomniałem wałka podpiąć, dobra. No to co, no jedziemy. No teraz to już tak dużo tego siana nie jest, no w miarę możliwości nie jest tego tak dużo, więc fajnie. No elegancko ty. Ej, w sumie, naprawdę, no to będzie się, jakby to jest nawet realne, bo to jak się taśmuje, to później rozkładam takie, kurde, mniejsze kupy. Ej, no serio, to fajne jest akurat, bo przynajmniej, no, nie będzie aż takiego, kurde, muzolenia się, że tak powiem. Ej, no fajnie, że rozkładam takie mniejsze kupy, kurde. Dobra, pyk. Zapiszemy sobie grę. Mogło być też lekkie lagi, ale no kurde, no ja z tymi lagami nic nie zrobię, bo to są przez partikle czy przez takie szybkie, kurde, maszyny, które chodzą. Niestety mogą być lagi, ale to są no mikroskopijne, jak to się mówi. Mikroskopijne są te lagi, więc no tutaj mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza akurat. Dla mnie 40 to pasuje do taśmówki, dlatego nią taśmuję, a nie ciapkiem. Jakby ktoś się tak pytał. No. Ogólnie zaraz skończymy pierwszą część. Nie wiem, ile ten odcinek w sumie będzie trwał. No, ale na pewno trochę. Dobra, pyk. No i teraz tutaj. Kurde, czemu ci się taka kupa zrobiła białka? Super, i znowu będzie wielki kupy, dobra. Ale nie, w sumie, jak ja bym tak to... O, tak o robi, no nie ma takich wielkich kup, w sumie. A kurde, 40 skacze, jak nie wiadomo co. Doły tu są takie, no mówię, no doły są, kurde, na tej łące, ale to z tym to... Ja już nic nie zrobię, dobra. Wezmę sobie tam pomad, zapiszę sobie grę. Teraz taki lag był, ale czasami tak jest. A to bardziej od tego, że ja kurde nagrywam, mam jeszcze odpaloną przeglądarkę, jeszcze kurde mam odpalonego farminga i jeszcze kurde wszystko chodzi, te wszystkie partikle i wszystko i najprawdopodobniej przestanę, no bo to jest no sporo wymagane jest, żeby kurde nie lagowało. To naprawdę no sporo. Nie może lagować, no. Dobra.
się wydaje, że to jest bardziej przez to, że nagrywanie, kurde, że nagrywam, bo no ten program no zżera jeszcze to, co kurde nagrywam, no to on tu nagrywa, nie? Poczekajcie, zobaczę, czy się nagrywa. Nagrywa się, dobra. Dobra, jedziemy. Oczywiście standard. No kurde, nie wiem, dlaczego tu się taka kupa zrobiła wielka. To są jako dwa paski, kurde, nie wiem. Tak będę się starał jechać trochę bokiem, żeby tam kurde nie było aż takiej kupy wielkiej. Kurde no. By zaraz omijaków tutaj nie robić jeszcze. Dobra, teraz już można środkiem jechać, bo tam ten pasek jest trochę dalej już. No. Oczywiście możecie pisać w komentarzach, co byście tam chcieli dalej, ale no najprawdopodobniej to jest najbliżej, no to będą żniwa pewnie. Tak podejrzewam, że żniwa, no bo co tam jeszcze może być na kurde. Żniwa jeszcze będą pewnie gdzieś około za tydzień jakiś. Może no troszeczkę mniej niż tydzień, że 5-6 dni będą pewnie jakieś te, no, żniwa pewnie będą. Ale nie wiem jeszcze, tego to nie powiem wam do końca. Kiedy te żniwa będą, no bo kurde, no jeszcze nie mam wyliczone. Sianokosy to miałem wyliczone, że w ten piątek właśnie, bo w piątek mam czas zawsze. Dużo czasu mam. O kurwa. I cyk, dobra, na gospodarstwo, bierzemy. Kurde, dlaczego mi z Messengera piszą cały czas? Nie no, to będzie spam pewnie. Tak podejrzewam. Ten telefon to ja za okno w końcu chyba wyrzucę. Kurde no. Dobra. Idziemy za tą 40. Gasimy ją sobie. O kurde. O, dobra. Kurde, czemu ja się na taczkę przełączyłem? Dobra, tędy sobie wyjdę. Niestety będę musiał to też ręcznie wpakować. Tylko, że to z drugiej strony, ale już tą stroną tutaj to wepcham. Sobie latarkę zapalę, bo ciemno tutaj. Jak w kinie, kiedy filmu nie ma. Po prostu, no. Opyk, dobra, tutaj. Ja cię no piszę cały czas tego mesa, kurde. Zaraz telefon za okno wyrzucę i będzie tego mesa. Mesa to kurde w Minecrafcie chyba będzie. Dobra. Otworzymy sobie jeszcze stodołę drugą. Znaczy no drzwi jakby od stodoły drugie. Żeby tutaj ten wóz wyciągnąć po prasowaniu. Dobra. Zaparkujemy sobie jeszcze 40 i to będzie na tyle. Szybkie palenie 40. No kurde, weź teraz kraftem. Nie no, ja chyba hady włączę, no kurde, bo mnie to denerwuje. Jezu, szczerze to nie wiem, czy te drzwi się da bez hadów włączyć, bo naprawdę, no... Ja o taką chyba klikałem, nie? Kurde, mi się wydaje, ale nie wiem. O, teraz tutaj tak się zmieścić, o, elegancko, dobra, się tam podjechać, no dobra. Także co, w tym odcinku to było na tyle. Jeśli odcineczek mi się spodobał, no to zostawcie lajk w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Możecie coś napisać w komentarzach. No ogólnie zaraz się biorę do nagrywania drugiej części. No. No więc co, to było chyba na tyle. No nie wiem, co tu jeszcze zrobić. No siano ogólnie. Przecież śniedę, tylko trzeba będzie jeszcze trochę dnia przewinąć, żeby było siano, a nie trawa, bo to póki co to jest trawa. No. Tutaj obornika to ja mam, kurde, no dużo mega. No kurna, no ten telefon. Ach, dobra, położyłem go tam, może przynajmniej będzie ciszej trochę, kurna, dobra. No więc co, no to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Cześć i na razie.